Warsztaty chirurgiczne organizowane przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii są jedyną taką inicjatywą w Polsce i cieszą się od lat ogromnym zainteresowaniem. Świadczyć może o tym m.in. czas, w którym zapełnia się lista zgłoszeń. W tym roku było to zaledwie 5 minut. Kiedyś warsztaty były skierowane tylko do studentów medycyny. Teraz może w nich wziąć udział każdy zainteresowany tematem gimnazjalista oraz licealista. Interesuję się medycyną weterynaryjną. Chciałabym z tym wiązać przyszłość. No i jednak mimo wszystko wiąże się z tym również chirurgia i to jest takie pierwsze zetknięcie się właśnie z taką chirurgią. Mogłam pierwszy raz poszyć normalnie. Kiedyś już tak próbowałam w domu, też miałam taki trochę dostęp z tam dalszej rodziny, ale to jednak nie było to. To są osoby, które potrafią pokierować pracą, pomóc, doradzić po prostu. Młodzi ludzie mogą zapoznać się z podstawami z zakresu chirurgii oraz z najnowszym sprzętem kardiologicznym pod czujnym okiem specjalistów z Zabrza oraz innych ośrodków medycznych w kraju. Ci młodzi ludzie, którzy tu przychodzą, garną się do pracy, do tego, żeby ćwiczyć, żeby się nauczyć czegoś nowego, są pełni entuzjazmu, no i uśmiechu, dopytują, fajnie się z nimi współpracuje. Znaczy, czego oni się mogą tutaj dowiedzieć? Mogą się dowiedzieć początkowych tajników młodego chirurga, czyli jak zszyć pierwszą ranę, jak zaopatrzyć, jak zrobić węzełek. Mogą również spojrzeć na przyszłość, która nas czeka, czyli na operację robotem kardiochirurgicznym, robotem chirurgicznym. Są ciekawi, żądni wiedzy? Bardzo, bardzo. Ja myślę, że moje pokolenie nie było tak żądne wiedzy jak oni. Poza tym to, co im tutaj prezentujemy, to jest ich przyszłość. Oni będą tym na co dzień pracować. Pamiętam, jak jeszcze przed rozpoczęciem specjalizacji z kardiochirurgii bywałem na tych warsztatach i to z jednej strony pokazuje, czego się jeszcze nie umie, czego się nie wie w ogóle, nad czym pracować. To są najprostsze rzeczy, wiązania supełków, które się wydają dla nas takie oczywiste, a takie rzeczy można już trenować od początku. Natomiast oni też przychodząc tutaj, niektórzy w ogóle nie myślą o tym, żeby iść w kierunku chirurgii. Natomiast tutaj widać, że łapią tego bakcyla i wydaje się, że są na tej drodze, stają się na tej drodze, bo przyjeżdżają nie jeden raz. Niektóre osoby, które były dzisiaj, pamiętam z zeszłego roku, także wydaje się, że chyba próbują kontynuować tą swoją ścieżkę. Wszystko to jest po to, żebyśmy kiedyś mieli następców, którzy zastąpią profesora Zembale, zastąpią profesora Religę i tak dalej i będą równie innowacyjni, równie nowocześni i z równą dbałością dbali o pacjenta, który może być każdy z nas. W warsztaty oraz ich organizację od dłuższego czasu zaangażowani są także studenci z koła naukowego Katedry Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy pomagają prowadzić zajęcia. Szczególnie gdy ktoś się wybiera na kierunek medyczny, tak naprawdę pierwszy swój szef założy na zajęciach bardzo późno. Chirurgia zaczyna się dopiero od trzeciego roku. A młodzi adepci szkół medycznych tak naprawdę dyżurują już od pierwszych lat, już od pierwszego roku mają praktyki, często dostają się na bloki chirurgiczne i nie potrafią sobie poradzić w takiej sytuacji. Niezależnie czy to jest tkanka martwa, czy potem żywa już jako pacjent. W dalszym ciągu trenuje się raz ruchy, dwa kontakt z tkanką jest bardzo ważny, wyczuć jej napięcie, wyczuć jej trwałość, spoistość. Warsztaty chirurgiczne odbyły się w ramach realizowanej przez Fundację konferencji Biomed Tech Silesia, która odbędzie się 7 kwietnia. Tydzień wcześniej, 31 marca, uczestnicy warsztatów i nie tylko będą mogli wziąć udział w specjalnej sesji Biomed Tech Silesia Junior oraz student.